Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to zagrajmy Fortnite'a, czyli gry, której chyba nie trzeba nikomu opisywać. Kiedyś w nią grałem, znaczy w sensie, że próbowałem. Stwierdziłem, że dam jej jeszcze 24 szansę. To było. Ale stwierdziłem, że Apexowi dałem szansę, to czemu wydać. Znaczy nie dać właśnie Fortnite'owi. No teraz tak w głowie mam takie. O mój Boże, co najlepszego zrobiłem. Tak było? Nie zmyślam. A właśnie tak jest. Ale mówię, dla mnie te budowanie nie jest aż tak szybkie jak dla innych graczy. W sensie nie jestem przyzwyczajony w ogóle. Ale mam cela. Wylądowałem tutaj, bo mam tu jakiegoś achievementa, że muszę przejść skrzynię. Jo, kucharz. Powiedz żarcik, kucharz. Wygram. Nie mam nic pojęcia nic o tej grze. Bomba cuchnąca. I co to robi? Granat dymny. Kazi, czemu niby mnie nazywasz zdrajcą? Nic nie zrobiłem jeszcze. Jak ma być? Testuję, czy mi się spodoba. Wydaje mi się, że ktoś biega pode mną. Ja biegam z jakimś złomem. Ale Kazi, coś nie pasuje. Mówię, Apexowi dałem szansę, to tej grze też mogę, nie?
rewolwer z lunetą. Tego to nie nagrywali. Aha, nie mogę się ruszać w trakcie przeglądania ekwipunku. Super, dobra gra. Podobno można strzelać w zrzut. Ale nieco to daje. Ale mam taki achievement, że muszę zadać tam ile się urażeń. Nie, który koleś jest lepszy, choć niebieski. Kuchaus i Kazi, wy jesteście snapcami. Co jest lepsze? Co to kurwa było? O kurwa, ktoś jest na dole. Koleś mi wszedł na górę. Myślałem, że on w środku biega. No, dobra gra. Pozdrawiam. Woli do przodu, jako za lepszą, ale przeszedłem. Zaraz, zaraz, skąd ty wiesz, że jako za jest lepsza, jak cię na żadnym streamie z niej nie było? Zdrajco. Kuchasz teraz taka rozkmina z potem na czole, taka jedna kropla i taka rozkmina, co odpowiedzieć. No, tak. Dobra, no, skaczę na tą sklepową hybrydę, gdzie chuj ludzi skoczy, nie? Ale mówię, muszę jeszcze dwie skrzyni tutaj przeszukać. Opcjonalnie mogę w rozdrożach rupieć, ale są daleko, ja chcę szybko umrzeć. No to nie, ale... walczyć jak w miejscu, gdzie się wszyscy napierdalają. No dokładnie, tak samo było w Apexie. Brakuje mi słodnego rozglądania. Kochasz, naucz mnie w to grać. O kurwa, jakiś typ tu ląduje. O kurwa. Ty no, ja przecież nie potrafię w to grać, nie? Kurwa, koleś do mnie idzie. Co to się odpierdala w ogóle?
Jak nie umiesz kuchać? Masz wiedzieć, jak się wtyka. Granat taneczny. Cześć, master. Ty, ale ciekawe, co mnie zabiło, bo tańczyliśmy obydwoje. Żaden strzał we mnie nie trafił, ale umarłem. Nie, gorsze jest to, że ja sobie strzelam w typa, trafiłem go tutaj dwa razy pod rząd, a później co? A potem kurde patrzę, jak zbudował dwupiętrowy budynek, a ja tylko takie... O kurwa, ale szybko. Lądujemy w rozdroży Rupieci. Wiem, że jest najdalej, ale jedną rzecz tam muszę znaleźć. Co tu się... O, co... Aha. Zadaj obrażenia ze strzelby i broni wybuchowej w jednym meczu. Co to jest broń wybuchowa? Bazooka? Czy granat? Poza tym trzeba mojego poty, tak. Tak było, master, na pewno. Wiesz, kochacz się wystraszył i poszedł. O kurwa, koleś ma broń. Co on spierdala? Co tu się odpierdala w ogóle? Kurwa, bez ja. Za duży panik, bo ja nie wiem, co ty się krzesi odpier... Pff,
Ta gra nie ma odrzutu. Ta gra w ogóle nic. To coś otwierdza, ale ja nie mogę się przestawić. W Apexie dobrze mi idzie, super zajebiście. Nawet potrafię mieć 20 killi drużynowych. A teraz dupa. Nie, no ale kurde, ja strzelam do typa, a ten sobie zbudował jakąś chatkę. Idę drzwi otworzyć. No kurwa, co ty się odpierdala? Patrzysz w lewo, leci jakiś typ. Patrzysz w prawo, leci jakiś typ. Patrzysz prosto, stoi jakiś typ. Nic nie robi, czeka na ciebie. Nie, ale wiesz, mnie rozśmieszyło to. Typek sobie na mnie czeka, patrzy na te drzwi. A ja patrzę na niego od tyłu i takie... Jeden strzał. Drugi strzał. Typek nagle buduje bazę dookoła siebie, takie... Szybkie. Master, weź mnie naucz, jak się w to gra. O Jezu. Dobra, lecę na te rozrożarupie ci od razu. Master. Och. Ale wiesz, że ja po prostu potrzebuję czasu, nie? Dlatego kupiłem karnet bojowy, bo stwierdziłem, że bez karnetu... Mikrofon gdyby miał zaraz spaść. Że bez karnetu to ja gówno zrobię. Boże, przepraszam, że bez karnetu to ja po prostu stwierdzę, że ta gra mi nie podchodzi. Co? Gadam. Będę zmuszony grać, bo wydałem kasę. O. Tak się umie broń. I na te rozdroża rupie ci dokończyć quest. Ale master, to był dobry pomysł, nie? Co to kurde jest? Bez jaj. Ja mogę jechać tym statkiem? Znaczy, ciężarówka. Czy to kosi to statek? Jeśli mogę, to będę pakał ze śmiechu. A jak nie? To śmiać się nie będę. Nie, chyba nie. Nope. Noż. Granatnik, tu jest broń wybuchowa. Dobra, a ty przy okazji, jak to strzał z działa? Wyceluj z działa. Aha, w jednym kierunku. Pchnij. Przejdź. Aha, bo jak... Moment. Wejdź do działa? Czy dobrze rozumiem, że jak rozwalę ten samochód, to będę mógł jeździć tym... tą armatą?
Co tu się odpierdala? Mogę rozwalić ściany tym? Bertem, co ci nie pasuje? Jak się zmienia typ budulca? Materiał, prawy przycisk myszy. Aha. Kogoś rzecz mi się daje. O, cześć Akolt. I wężu. Ja tylko testuję, jak w tytule. Do Apexa się przekonałem, to do tej gry być może też. Jak na razie lamię jak Akolt w Apexie, więc... A, bo to ja też nie wierzę. W to też nie wierzę. Ale najgłupszy myk jest taki, że jak chcesz otworzyć ekwipunek, możesz, Bertem. Najgłupszy ten motyw jest taki, co ebiście to wygląda. Że chcesz sobie ekwipunek obejrzeć, no to nie obejrzysz go jak biegasz. Musisz się zatrzymać i dopiero wtedy możesz sobie przełożyć na przykład broń z jednego miejsca na drugie. Oj, to mi daje szansę tej grze i tyle. Chociaż powiem ci, że jak się z kimś strzelam, nieźle go biłem i nagle on buduje mi trzypiętrowy budynek, to mi szlak jasny trafia. No i oczywiście nie daje rady. Beczka ostrości, co to kurwa jest? Obfitości. Aha, to leczy. Wiem, że próbowałem, ale ta kombinacja nic nie robi. Brawo ja. Ja myślałem, że coś innowacyjnego tutaj znajdę na górze, a to nic. Strefa z Gotika.
Bierzesz nad karabin i spierdalasz na górę. Muszę ze szturmowym biegać, bo mam questa, żeby nim zabić dwa razy. Pokaż teraz, ty pozostał. Ty, o tym mówię, nie? Idziesz sobie przed siebie, patrzysz na jakiś kurwa budynek zbudowany z 25 na 25 metrów w górę. A jak będę chciał tam podejść, to stechnę. Po czemu nie? Odwiedź wszystkie obozy piratów. Zajebiście, że wiem teraz, że to jest obóz piratów. Super. To zmieniło moje życie. Stwierdzam, że ktoś tu się strzelał. Stwierdzam, że popłynął w tamtym kierunku. A mi go nie kurwa strefę, nie wiem czy tą łodzią da się jechać. Nie da. Dobra, chuj. Brawo ja. Werto, no nie żartuj, że chcesz ze mną grać. Lul. Ja mam wrażenie, że zaraz ktoś mi w plecy strzeli tyle z gry. Co to kurwa? No. Kurwa. Stwierdzam, że ktoś tu był, albo jest. I stwierdzam, że przegram tą bitwę. I strefa.
To miejsce kojarzę, bo przed streamem sobie coś tam próbowałem. O kurwa, jest typ. Oczywiście, że mnie widział. Dalla. No i schładzaniem ze wzgórzem. Chyba. Ja nie wiem. Co tu się odpierda, to ja nie wiem. Co to kurwa robi? Uj, nic nie robi. Teraz ktoś tu przyjdzie, nie? Zajebkanie. Brawo, no wiem. Kurwa, staram się. O Jezu, strzelają do mnie. Kurwa, gdzie moja broń jest? Ten koleś, kurwa. Co to tam się odpierdala? Kurwa, widzisz tę bazę tam daleko w chuj? Czterech typa dalej nie wiem, co się dzieje w tej grze. Master Pulter. No ale wiesz, a... Ja sobie tutaj na spokojnie rozkminiam, co się odpierdala. A dalej, co się dzieje? Mogę tylko sobie pogratulować tego, że... Słyszę czasem różne rzeczy, tak jak tego typa. Nie wiem, czy on się ruszył, czy budował akurat schody, ale to usłyszałem. Jak dobrze, że przyszedłem aktualnie od strefy, to goście muszą być... Nie wkurwiam, jest jakąś budowlą. Koleś się tam buduje. O chuj.
Jezus Maria. Meczik wygrany, kurczak podany. Bo mój drugi meczik na streamie... Trzeci meczik i zająłem pierwsze miejsce. O Jezu, moje serce. To dużo emocji. Jaki farciarz. Oh. A masz mnie w znajomych w ogóle? Ale ja nie wierzę po prostu mieć pierwszą wygraną. Ile trwa stream? 37 minut. 37 minut jakby w pierwszym odcinku, że tak to imy mieć wygrany mecz. I nawet się nie ukrywałem, ja zabijałem, nie? Zagraj ze znajomym, to będzie achievement zaraz z Wertemem. Aha, to mnie dodaj do znajomych w międzyczasie. Odejść na wyspie punkty wysunięte najbardziej na północ. To nie, co kurwa? Aha, ty w każdym kierunku. Dobra, to dodaj mi po prostu i napisz na czacie, że ten... ogarnąłeś. Odwiedź wielką twarz na pustyni w dżungli w dupie. Ale powiem wam. No bo to jest Wertem, bo chyba nikogo więcej nie ma. Że dobudowanie, znaczy jest skomplikowane, ale... Ale ja potrafię się bronić. Potrafię się bronić, ale nie atakować tymi budowlami. Dobra. Ląduj na podium. Gdzie jest podium? Jakie podium? Odejdź wielką twarz na pustyni w dżungli. Gdzie jest dżungla? Kurwa, gdzie jest dżungla? Dobra, te questy muszę przeczytać przed lotem. A nie wiem, który to jest default nawet. Dziękuję kierowcy busa, aha. No! Ja pierdolę. Ja myślałem, że woda i skok w wysokości się jakby neguje. Wszystko przez Wertema. Użyj gorącego źródła w różnych meczach. Odwieźć wielką twarz na pustyni. Drolala. Jak zabijał z pistoletu i karabinu w jednym... Zadaj obrażenia z pistoletu i karabinu szturmowego. Odwieźć na wysokie punkty wysunięte najbardziej na północ w każdym kierunku. Ale nie do końca rozumiem, czego ta gra ode mnie wymaga, że mam...
pójść na same południe wyspy, czy mam tam coś konkretnego znaleźć? Jak to zrobiłem? No, wylądowałem na statku, na tym gnieździe. No i stwierdziłem, że potrzebuję mieć... no musiałem zeskoczyć, no ale że nie miałem niczego, no to stwierdziłem, że wskoczę do wody, no bo... Jak skaczesz z wysokości, padasz do wody, no wiesz, znaczy w grach przynajmniej nic ci to nie robi, nie? No to wskoczyłem do wody, która jest po kostki. I resztę się domyśl. No nie wiem, to pójdę tutaj. Nie mogę zaznaczyć. Skaczę na ten to coś, to może mi zająć, że skoczyłem jak najbliżej na północ. Nie, południe znaczy. Nie wiem, czy chodzi o to, czy mam... mieście, czy mam podejść do krawędzi? Nie rozumiem tego opisu questa jakby. Znaczy, no rozumiem, no podejdź... Bądź w na zachodzie, na północy, na południu i na wschodzie, no ale tak trochę więcej detali. O, kurwa, samochód. Jezu, nie to brzydziło. Dobra. Będę go miał na później. Nie wiem, jak się tam buduje chyba. Teraz słyszę coś jeszcze pode mną? Ja muszę karabinem, pistoletem zadać obrażenia. Nie muszę zabić, tylko muszę zadać obrażenia. W ogóle zaleczyło mi tego questa, że... Nie? No nie mów mi, że to jest na statku. No... Kurwa, nie wierzę. To jest na drzewie. Typek jest pode mną, ale dla pewności pójdę tu. I know that. Widzę go. Był w oknie. Dobra, ale gra mi kazała się jak najdalej na południe. No jestem jak najdalej na południu i co? Dupa, tu nic nie ma. Gdzie on jest? Kurwa, nie widzę go.
zaraza. Aha, czyli w amunicji wystarczy piec, okej. Dobra, teraz to w moim stylu. Pamiętacie tamten skuter, który waliłem przez okno? Cel przeciwnika to prażnie w głowę. No, oczywiście, tak celowałem. Co myśleliście? Ja przez to, że koleś się nie zorientował, że obrywał. Mogę to wypić? Nie, dobra, idziemy. Bertem, co jest? Dobra, ale gdzie ten skuter? Tutaj wywaliłem. Dobrze. Wszystko idzie perfekcyjnie, tak jak zaplanowałem. Nie pytajcie, jaki mam plan. Drift. Widzę typa. Chwila, nie wiem, fiolet jest lepszy, czy złoto jest lepszy? Aha, bo tutaj są gwiazdki, to się... Aha, czyli złoto, dobra. O kurwa, zapomniałem! Ej, ja wiem, że to głupio zawsze, ale ta gra mi się zaczęła... No nie wierzę. Stary, dawaj, jedziemy. Ja nie wiem, czy to powiedziałem w końcu, że gra mi się zaczęła podobać nawet. Cześć, Wladimir. Żałuję, że ci nie było około 10 minut temu, bo zająłem pierwsze miejsce. I nie byłem pijany. O kurwa, co jest?
Co, Radimir, uważasz mnie za zdrajcę teraz? Strzelałem się w tym mieście. Sklepowa Sadyba. Tak mi wskazuj. Nie wiem, czy ktoś tutaj nie wie przed momentem. Więc tak, moim takim okiem nowicjusza powiem wam, że ktoś się napierdalał. Jeśli zobaczycie, to tam się akurat ktoś buduje. Jako, że jestem debilem, nawet nie zauważam, że strefa mnie goni, to wyciągam mój samochód z garażu, gdzie on kurwa jest, i jedziemy dalej. Voilà, wyjechałem z garażu. Niech on się przestanie, kurwa, budować. Ble. Nienawidzę budowania, ale pierwsze miejsce raz zajęło. Już budują wieżowce, kurwa. Stary, za moich czasów to się... skakało z budynku odrodzeń. Co to, kurwa, za skrzydła? Za moich czasów to się... krzeszało ludzi przy tych sygnalizatorach. Grało się w składach trzech, znaczy w teamach na trzy osoby. A nie, kurde, jakieś... Co to jest w ogóle? Tropikalny kamuflaż. A to do broni czy do czego? Do broni. Do opon. Do armaty. Nie mógłbym zmienić do wszystkich broni naraz? Radir w ogóle mówi, że cofniesz suba, jak zobaczysz, że nagrywam nagrywam tego Fortnite'a. Znaczy chyba nie musisz, znaczy jak anulujesz, to po prostu, znaczy jak kończy ci się sub na czymś tym, znaczy no na przykład u mnie, załóżmy, że dałeś, nie wiem, 15 lutego, taki przykład, to 15 marca, czyli w teorii dzisiaj tobie się kończy. Znaczy nie kończy, skończyłbyś się, jakbyś anulował chyba, a tak to się przedłuża automatycznie i jesteś subskryberem od 2 miesięcy. Ale jakbyś, ale jak anulujesz na przykład po 2 tygodniach, to ten cały miesiąc jeszcze to masz, tak na logikę, nie? To tak jakbyś wykupił sobie, nie wiem, w Spotify na przykład no suba na miesiąc i byś po 2 tygodniach zrezygnował, bo to się automatycznie przedłuża. Wiem, bo sam miałem. No to po prostu ci się do końca czasu, do którego jakby wykupiłeś, masz, ale po prostu ci się nie przedłuży. Na tej zasadzie. Czy ja tam widzę pole go-kartowe?
Nie, ale serio, Blamire, wiem, że to głupio zabrzmi, ale gra mi się podoba. Tak, wiesz, jak stwierdziłem, że pogram trochę dłużej, jest okej. Okay. Mam questa, żeby użyć tych gorących źródeł, więc od razu się tepnę. Od razu rozkminę żyć mam. Mam zrobić jakie questy, że mam w jednym meczu... Może choć skręci przeciwnik, to wa... Te strzelby, karabiny szturmowego, broni... Ale to jest w jednym meczu, czy co? Rozumiem strzał z czego chcę i tak będzie najlepiej. Spoko, wertem to po meczu, wiesz. Wertem, ale ty w to w ogóle grasz? Grałeś? Śmieszy mnie, że jest pingowanie zagrożenia, nie? Od razu Apexy mi się kojarzy. Widać, na czym się wzorowali. Teraz będę powiedzieć, że ludzie z Fortnite, ale wiem, że jest na odwrót. Coś się strzelił? Co się stało? Fuck. Aha, to jest ten skin, który dałem, dlatego ma taki dziwny ryj. Dobra. Dobra, idziemy się strzelać. Teraz to nie, bo tutaj są fioletowe itemy. Czy się daje, czy ktoś tu biega? Jezu, już sobie to wyobrażam, nie? Perkon gra z Vertemem. Vertem mówi, że ej, słuchaj, typek jest w środku. Może powinniśmy zajść go od góry. A ja wtedy... Mówisz, że w środku jest? Dobra, wbijam! I takie coś. Kurwa, tak będzie. A później... Ale czemu nie zbudowałeś po prostu schodów? Dużo by to zajęło.
Tak by było, mówię. Ty w ogóle się tak śpieszyć nie musiałem z tą strefą. Znaczy, przyjazdem tu. Jak nie będziesz? Oczywiście, że będziesz. Biorę, szukam wielkiej głowy. Pięknie. Już się kurwa budują na czyżowce. Wladimir, jesteś? Wiedziałem. Albo strefa weszła w schody, albo koleś tam budował. Była strefa, dobra. Teraz nas gówno ziemię. W Apexie, jak trafiałeś na miejsce, gdzie nikogo nie ma, też były nudy przecież. Skubne ziemie chcą odwiedzić, słoneczne strzechy, to jedziemy tam. O kurwa, ktoś mnie strzela. Jak to? Takie same. O kurwa mać, co to jest? To za schody. Chyba kurwa najgłupszą rzecz, na jaką mogłem wpaść. Chciałeś frajdy, to będziesz ją miał. Patrzaj, co robię. Typ tu jest w tej trawie. Oho. Nie wiem, co tu się właśnie stało, ale było okej. Okay. Pokonał mnie Polak, no to ma sens. Dobra. No oczywiście, że zdech. Przez Bertema. Bogu nie było. Tak, na nagram, Wladimir. Falauta, pewnie.
Tak sobie wmawiaj. Offline. Aż przejdę go całego, Wladimir. Pertym, jak będzie to gra na PC-cie, to mogę z tym zagrać. Gdzieś widzę, że grasz na PlayStation. Po co się gra, czy tu jest, skoro byliśmy już w samolocie, nieważne. Wladimir, nie żartuj. Też wiem, że ci się podoba. Mylę się. Strefa is coming. Jak to zakopany skarb? A, gdzieś tam. Żeby się samochód. Poziom konta 140, tak sobie wmawię. Wertem, tak sobie wmawię.
To jest na drugim końcu... Nie. Kurwa, ktoś się po prawej strzela. Szkoda, że nie było żadnego achievementu na to, żeby odnaleźć skarb. Gdzie jest połączenie z siecią w Fortnite, ale czemu? Bo co jest? Przecież stream działa dobrze. Nie, nie wpadnie, że jestem sporty na górze. Albo wpadł, tylko że nie chcę się wychylić teraz. Jak typek zaczął budować wszystko? Ja pierdolę, tak nie mogę. Aha. Cześć, Paweł. Wiesz, ty nie grasz w Fortnite'a. Ogólnie powiem tyle.
Jestem w tupie i przydałaby się apteczka, tam się koleś buduje. Kurwa, nie mam schodników. Mam 4 HP. No tak słyszałem, że coś leci z góry, tylko to... Dobra. Merdyn się nie pukaj w łeb, tylko dawaj ready. No to wejdź jeszcze raz do mnie. Jezu, to jest najmądrzejsze, co można zrobić. Paweł, wyglądasz jak gej. Nie, żeby to nie była prawda, nie? A czy ty grasz na PC-cie z konsolą? A czy padem? Berty, masz zamiar grać, czy nie? Będzie zapraszam, kur...
Awo, dawaj ready, mnie wkurwia i odbieraj na Discordzie. No bo było parę, a ty apczysz. Nawet Discorda nie chcesz odebrać. Gra na kompie, tylko na padzie. Nie wiem czemu. Roberty ma minutę na wbicie i Paweł ma minutę na danie ready po tym czasie. Jak żaden z was nie wbija, gram dalej solo. Bo wkurza mnie gadanie od 10 minut, jak chętnie chcę zagrać, a później nikt nie reaguje. Mówiłem. Albo dajesz ready do kilku sekund, albo gram kurwa dalej solo. Jak jest i tak niezdecydowany. To się dowiedz jak i wtedy zagrasz. Jary doze. W trakcie meczu dojrzewa i zmienia kolor. Nie wierzę. A zdradzę ci sekret, który się robi w takiej sytuacji, każdy mądry człowiek by na niego wpadł. Wyłazisz z ekipy i wchodzisz jeszcze raz. To daj mi gram. Zresztą by się nie cieszyli, tylko by się czwartego znaleźli. Kogoś, kto potrafi kliknąć ready.
wtedy przynajmniej będę miał duo. Jakie skrzydło anioła tam widzę. Mam tyle jak baba z wesela, nie? Znaczy mam dobrego, jak się nic nie dzieje. Znaczy kurwa za mało miejsca było i tyle. Jeszcze strzelałem z jakiejś broni, której nie znam. Szotka by mi się przydał albo karabin. Nie potrafię palić z broni, która jest ten... chujowa. Znaczy strzela pojedynczymi strzelami. Zawsze mam z takim czymś problemy. W ogóle czemu moja postać nawija, jak ja gadam do mikrofonu, jak jest na przycisk. Naprawdę nie możecie kupić sobie normalnie komputera i grać jak człowiek na komputerze? Wygrać na konsolach, ja pierdolę. Ale na cholerę ty mnie zapraszasz. Pierdolę. No i git. Jestem ready. Jak nie możesz, jak dołączyłeś? Wersję dawaj ready. Ja pierdol, to napraw sobie grę. Czy coś tam zrób, a ja sobie pogram z Pawłem. To zarażająca niekompetencja. I wzywałeś, Bertę. Kappa.
Zadaj obrażenia lądującym z rzutą zaopatrzenia. Aha, muszę trzy likwidacje zrobić w tym miejscu, to tu skaczemy. Żebyście grali na PC-cie. Kurwa, wszędzie gdzieś wylądował. Znaczy, nie co powiedziałem teraz. Dwa shotguny. Jak Perkon szanuje widzów, zostaje Pawła na własną rękę. Tak jest. Tylko więcej shotgunów. No ja samym shotgunem do niego nie pójdę. Żartowałem, przecież oczywiście tak zrobię. Wertem, ale tu nie o to chodzi. Po co wybierasz, jak masz do wyboru kupić konsolę czy komputer, to wiadomo, że wybierasz komputer, a nie konsolę, która stoi w miejscu. Nie, ale kupcie komputery albo nie gram. Zero komunikacji. Bo kurwa tak, oczywiście, skąd macie mieć mikrofon przy konsoli? Plus. Na klawiaturze kurwa wciśniesz 20 przycisków, kiedy na padzie musisz się zastanowić 10 sekund, żeby zrobić dokładnie tę samą akcję. Bladnie, dobrze mówię? Nie, w ogóle. O tym, że w Fortnite, jak grasz na PC-cie, to możesz odjebać, wiesz, jakieś szybkie budowanie tak w ciągu kilku sekund, nie? A nie zrobisz tego samego na tym, na padzie. Bo najpierw sobie wyciągniesz, później kurwa myślisz, którym przyciskiem ty właściwie masz zmianę czegoś tam. Kurwa, na padzie budować, zrobić 20 obkrętów na raz. No ja pierdolę, ja tego nawet nie mogę sobie wyobrazić, nie? To czemu nie podłączysz? Twój pierwszy tekst z Wertem do mnie to nie będę gadał, bo to kurwa zajebista komunikacja w grze, gdzie jest tak bardzo potrzebna.
To, co Wladimir powiedział. Znaczy nie, Bertym, jeszcze, znaczy Boże, Wladimir, z jedną rzeczą się mogę zgodzić. Jak kojarzę, że w MediaMarkt przynajmniej jest coś takiego, jak jakby to ująć, przekaźniki? Zaraz powiem, tu jakiś typ biega, kurwa. Jest taka maszynka, że podłączasz sobie klawiaturę i myszkę do niej. Po czym podłączasz to do konsoli i konsola widzi klawiaturę i myszkę jako... jako właśnie ten... pada, nie? Jakby lewy pad i prawy pad. Znaczy te... znaczy nie, no bo ogólnie możesz zbindować jakoś, nie? A... i wtedy zrozumiem, że osoba, która gra na klawiaturze i myszce na... na tym... na konsoli, może pokonać kogoś z komputerem, no bo gra w ten sam sposób jakby, nie? Ale osoba, która gra typowo na padzie, no to nie ma chuja. Czy są uszkodzone, czy ktoś tu był? Biega nade mną. Wiesz, zdech. Wladimir, ja wiem. Przecież ja byłem czempionem już pole razy. Nie wkurwia mi, Paweł. Kupisz sobie klawiaturę i znaczy ten. Podłączysz sobie klawiaturę i myszkę do konsoli, mogę z tobą grać, ale nie kurwa, jak siedzisz na padzie. Konsola, znaczy. Tak. Wladimir, PlayStation. Trzeba mi się szanować, Wladimir. A, widzisz. Ja ciebie też. I teraz powinno być jak kapitanie bombie, że... O, ja do siebie mówię. O, mój ty bohaterze. Pocałuj mnie. Czemu śmieć? Szczery jestem i tyle.
No kurwa. Co ja miałem za broń? Jeden strzał na 3 sekundy? Ja miałem snajperkę bez lunaty. Coś takiego. Nie widzisz nad nim, tylko ty jesteś wiernym widzem. A tutaj dzieci, jak nie mogą z tobą zagrać, to idą sobie na jakieś inne gry. No bo po co mają oglądać kogoś, kto przed momentem jeszcze, wiesz, zajebisty, bo można do niego dojść, a tutaj nagle dupa, bo kurwa się gra na konsoli. Ja pierdolę. Ja nie mam pytań. A ty, Władimir, pierdnie siedzisz, Gothica nie odpaliłeś. No. I tak ma być. Ona się zbukowała? Czemu robi poza Jezusa? Srogi szczyt, Boże, jak brzmi. Chciałem powiedzieć, że nikt nie leci ze mną. I co się stało? Kurwa, leci typ przede mną. Dobra, tutaj dwóch typów lądowało, więc myślę, że to powinien być. Jest, pode mną. Albo nie. Ja tam, Władimir. Tak sobie wmawię. Ale ciekawi mnie, że nie było żadnych... Ja teraz nie wiem, co on buduje, nie? Ja tak słyszę, że coś się buduje, wchodzę, pokój się zmienił w ciągu 3 sekund w zupełnie coś innego. Nie, Władimir, PUBG'a... PUBG'a nie mam.
Ach, a H1Z1 też w sumie chyba. Odwiedź wielką twarz na pustyni, w dżungli i na śniegowej coś tam. Aha. Strzelba, karabin szturmowy i broń. Radimir, ale wiesz, że to jest śmieszne, nie? O ile wiesz, o czym mówię. Wertem i Paweł chcieli bardzo zagrać, nie? Jak nagle zobaczyłem, że są na konsoli, mówię, że nie ma chuja, to by dwoje obrażeni, chuj, że oglądali od dłuższego czasu i sobie poszli na jakieś inne gierki. Typowe zachowanie dziecka. Co? Aha, no ale okej. Co tu się odpierdala? Kurwa. O Jezu, dobra. Ta gra ma minigana, kurwa. Która nie wiem, instaluj. Chętnie zagram. I podaj jak podnoczysz klawiaturę i myszkę. Strzelba, karabin sztormowa i broń wybuchowa. Muszę strzelić strzelba, karabin sztormowy i broń wybuchowa. W jednym meczu. Ej, ale serio, podoba mi się ta gra. Skoma perkord. Do 25 typa na streamie, których naprawdę nie ma. Bo wszyscy siedzą na niewidoczne. No to nie, po prostu rozumiem na 25 kartę. I za to daję plusa. Ty, ktoś krzyknął. Wyprzedzam pytanie, czemu ląduje w sumie sam nie wiem gdzie. Czemu tam ląduje? O tu. Bo muszę użyć 5 różnych... O! O to mi chodziło. Muszę na tym wylądować. A po lewej będzie się napisane czemu. Będę się jak zahacza gałąź. Jest już demona tutaj jakiegoś.
A nie, to lawa. Aha. I popadł w rozpacz wtedy. Co to jest? Piczyczka strzelnicza? Ja pierdolę. Gra ma, po pierwsze ma minikana, po drugie ma strzelbę. Ma tą... wieżyczkę straszniczą. Czego mniej więcej do szczęścia potrzeba? Gdzie jest ta głowa jakaś? Gdzie jest dżungla? Odwiedź wszystkie obozy piratów. Ja kurwa, nie, gdzie są obozy piratów? Trzy, dwa, jeden. Teraz. Jego mina była taka sama jak tego typa. Teraz pokonałem, się tego nie spodziewał w ogóle. A właśnie, Władimir, chcę zobaczyć coś ciekawego, bo ty chyba przy tym nie byłeś, jak to robiłem. Przydałoby się dostać do... Załóżmy, że tutaj, nie? Patrzaj teraz. Nie wiem. W Apexie masz takie rzeczy? Nie masz. O, i deski do surfowania. To w Apexie masz? Nie masz. Pierwszy meczu dzisiaj. Jeszcze nie streamowałem, tylko po prostu chciałem zobaczyć, jak działa. Jakiś typek na tym jechał, takie... Co się tu odpierdala? Zabiłem go i na tym jadę i tak myślę... Co tu się odpierdala? Wnioskuję, że ktoś tu był. Wnioskuję, że ktoś do mnie napierdala. Wnioskuję, że stąd spierdalam. Co ty, ja miałbym uciec, już go widzę. Fajer. Wiem, że przegram. Z jednego prostego powodu. Ja kurwa broni nie miałem. I skilla. I tam 25 innych rzeczy. To dobry plan. To dobry plan. A wiesz, przez to, że chciałem ci pokazać, jak można się strzelić z rakiety, to umarłem. Bo powiedziałem, że dobra, leźmy tu. I co? I gówno, tam był typ. Pewnie od nim. Już ci wierzę.
Nie. A propos Apexa. Dobra. Ciekawe, czy ty rozpoznasz. Nie, nie usunąłem. Kojarzysz? Główny utwór Apexa. Koleś by w tym budynku nie wiem, czy wyszedł. Chyba nie. Jest pode mną. Też tak potrafi, zią. Jest tutaj. Jest tu trzech typów ogólnie. Nie, tam był jeden typ. No zdechłem przez ciebie. Bo zaraz mi powiedzieć, że Perkon, tu jest jeden typ. To jak biegnę, jak kupi, bo myślę, że jest dwóch. Ten piękny styl. Ej, ale w moim trzecim meczu byłem czempionem. Znaczy, tym. Zająłem. Pierwsze miejsce miałem. Teraz pytanie, czy kojarzysz ten utwór? Nie unikałem. 4 kile były. Większość pod koniec. Czyli 3.
Apex. Co to jest? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Kurwa za pojazd, ta gra cały czas mnie zaskakuje. Spierdalam. Znaczy, Spider-Man. Ale to jest głupie bez jaj. O, skarb. Miało być więcej dzieci, chcą. Aha, no brakuje mi tego, wiesz? O kurwa, ktoś mnie strzela. Weź mnie w kurwę. Ej, powiedziałeś to za szybko, Władimir. Wiesz, problem jest taki. Za cholerę nie ogarniam tego. To dość odpierdala.
Ale z tego, co mówił Brutal kiedyś na takim filmiku 2018 roku, wystarczą 3 dni, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Ale że akurat ja mam 4 dni wolnego, właściwie to już 3. Oczywiście, że mi się chce. Dla siebie zawsze, Wladimir. Chyba, że jestem w złym nastroju, każdy zamknąć się w tej sprawie, to... To wtedy wiesz, że lepiej nie ubić tech. Słoneczne stopnie, na tym co to za miejsce. Znając życie, to będzie tu obozowisko piratów. Gdzieś. Prawdopodobnie. Ty, jakieś obserwatorium tam jest, albo opcjonalnie stacja paliw. Przełącz te ptaki do graczy. Przestaną robić te budowle i napierdalają się normalnie, no. Pierdalaj. Wybrałem. Jechał apteczkę miałem w dłoni, nie strzelałem do niego przez kilka sekund. I to mnie wkurza w tej grze. Przenoszenie przedmiotów na inne przyciski sprawia, że muszę się zatrzymać, aby to zrobić. Innymi słowy, muszę zapamiętać, gdzie mam jaką broń. Bo tak jak teraz, chciałem wybrać kolejną broń, a ja stałem z apteczką. Nie przestanę, bo to się wierzyłem się normalnie, no bo ci parkował, żeby było schody, ale wiesz, właśnie to była dla mnie taka ironia. Wladimir, Apexa przeszedłem, Yakuza przeszedłem, pora na Fortnite. Dlaczego zabić może... Kogo za... A tamtego? No bo to mnie strzelił w plecy, wiesz, tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. O, serduszko, lol. Interesuje, gdzie jest ta wielka głowa, o której tutaj piszą. Znajdź wielką głowę na pustyni.
Jo, pewnie. Czemu nie lecą tak szybko? Co tu się dzieje? Chcesz questa Vladimir? Stać mi wielką głowę. Nowe metro zagraj. Kup mi. Nie mogę. Muszę mieć na kanale najpierw wszystkie serie. Zacząć bez broni. No, wracając. Nie mogę zagrać. Nie pogram na streamie lub nie wrzucę na YouTube'a poprzednich części, które przeszedłem, bo inaczej ludzie byliby zagubieni, co się działo w fabule. Moi widzowie. Oczywiście, Vladimir, że nie. Ale to co innego. Kopałem się. Fuk. Ty, no ale ładnie mi bardzo tu się dzieje. Ja nie wiem, jak można tak szybko zbudować takie coś. Nawet ja się gubię w momencie, jak... Zacząłem teraz wyjaśnić. No, dobra. Jest ta wielka głowa. Ja nie potrafię zrobić obkrętu, jak buduję wieżę. W ogóle mnie szokuje, jak ktoś buduje... Ty, jak mnie tak zabił. Wbijam jakby po jego wieży, czy ja budowałem i on jednocześnie, a typek on nagle postawił po prostu pułapkę. I mnie jeszcze tak zablokował, że nie zdążyłem się wydostać. No kurwa. O cholery ci broń, stary. O kurwa! Typek stwierdził, że ja bez broni nie wygram. Perkur napierdala kill-off. Kurwa, David. Na kiedy? Nie nagram pewnie. Też nie, może będzie. Powiedziałem, że raczej będzie. No, dokładnie, Vladimir. Kup mi czas. Ja powiem tak, jeśli dalej w poniedziałek, w niedzielę wieczorem, medylami, bo mówię, że trzeba dać sobie 3 dni na tą grę, no to nie gramy w nią. Ja, Vladimir, pewnie. Jakim cudem oni tak szybko lecą? O kurwa, deska do surfowania.
Dobra, dwójka, czwórka i szóstka to bronie. Jak to było? Chodź do mnie, moja desko? Tak się chyba mówiło. Chodź do mnie, moja desko. Co tu się odpi... Nie, ale pewnie popatrz... Co tu się odpierdala? Nie, ale patrz, serio, ja nie patrzę... Słyszę, że... Co tu się odpierdala? Nie, no po prostu... Ja nie ogarniam, co tu się dzieje. To jest za szybkie na mój umysł, staruszka. Kurwa! Za moich czasów! To ja analizowałem wszystko w 20... znaczy w sekundę. Teraz to kurwa zajmuje to 20. No więc widzisz, Wladimir. Powiem ci żart. Teraz wygram. Jakbyś zareagował, jakby tak było naprawdę? A właśnie, czy ta gra nie miała przypadkiem samolotów? Gdzie one są? Zaraz on dostał niby. Aha! Ty, no ale jak oni to robią, że lecą szybciej? No jak ta po lewej leci szybciej? Jak oni lecą szybciej? LOL. Tego, że zapiję, to się nie spodziewałem. O ja pierdolę. Kurwa. No, Jezu, miałem dwie snajperki. Czym się miałem bronić? Nie odpowiadaj, że snajperką.
Przyspieszysz eksplorację mapy, gdy zbudujesz własne schody. Nie wpadłem na to. Tak, Killoffem. Dwóch typów obok mnie. Killoffem będę się bił. Tylko ty możesz zrobić kradzieży fałdolców. Nie badaj swojego hasła osobom trzecim. Wladimir, chcesz moje hasło? Chuja, osobom trzecim nie podaję. Myślałem, że napiszesz, że ale jestem już pracownikiem tego. Epika. Ja bym ci dał od razu. Nie mam, ukończyłem tego questa, żeby zabić w słonecznym czasie. Tak? A nie. Likwidacja słonecznych lala lub widmowym czymś. Czym widmowym? Skórza po lewej nogi do góry. Jakby zaraz o nikiem twórców, panie Michał, to ci dodam pieniądze i skórki. Już ci daję. Na prywatnie ci napiszę. Lepsze jest to, że tutaj broni nie było. My ci walczyli normalnie, nie budowali jakieś budowle. Berkon, po czym Berkon buduje schody. Powinniśmy zrobić tego klip. Berkon hipokryta. Takim tytułem. Wladimir, naucz mnie w to grać. Teraz takie ho ho ho, you serious? Ta. Ty, no, powiedz mi, jakim cudem oni szybciej lądują ode mnie. Ja pierdolę. Tylko wystraszyłem się. Ja Paweł sobie mam faceta grającego w Fortnite. Geniusz.
fuck? Przydałby mi się ten pojazd, który tam był. Co nie grasz Apex, ale nie wynikłam. Tam jest kolor. Brawo, no wiem, myślałem, że doleciało do niego. Ale hej, dwóch zabiłem, bo nie mają celności. Znaczy cela. Chcę dokończyć ostatniego questa. Znaczy nie ostatniego questa, tylko ten. Muszę się z tego wystrzelić. Dobra. O jest. Ale hej, dobrze mi idzie. A przynajmniej tak sobie będę wmawiał. Apteczka by się przydała. A tam takie perku, przecież masz w ekwipunku. Dobra, jedna rzecz mnie ciekawi. Mam to w ekwipunku, ale nie mam tego założonego. Mogę przełączać jakoś? Aha, F5 i wtedy prawie wszystko myszy, okej. Okay. Dobra, w ogóle gdzie jest strefa? Aha, jestem na samym środku. Idziemy cię bić. A teraz takie perkour, nie, przecież tam umrzesz, debilu. Dokładnie. Jakaś baza tu jest, nie wiem czy przy niej byłem. Idziemy sprawdzić. Aha, to jest, dobra, czyli ta baza jest zaliczona. A jaka nie jest? Bez jajec, te pojazdy są super.
Ty, ktoś do mnie strzela. Ty, widzę typa. Kurwa. Unik, siup. Było blisko, tylko że nie miałem przeładowanej broni. Natomiast zacząłem śpiewać chórem kościelnym, nieważne. Zdech. Ule, ta ironia. Mam. Zwiększa ilość PD zdobywaną przez swoich znajomych oraz wspólnej gry w tym sezonie. Nie mam kurde z kim. Ktoś w ciebie strzela? Pamiętaj, że możesz składać osłonę. Kolej zazdrości, że nie ma karnetu. Co się stało? Aha. Co jest? Ej, nie mogę szybować. Co? O, teraz działa. Oczywiście, że koleś jedną szybsi, jak mogli to normalnie wylądować. Nasz skill na padach na pewno będą w stanie rozwijać na przykład tego skeletora i myszkę. No oczywiście. Ten sam poziom skilla wtedy w Radimir będzie. Kappa. Czyli bez kapy, na serio to mówię. Mam obróżuję skrzyni w różnie nazwanych lokacjach. No snuł snajperka. Ja pierdolę. Aż muszę napić. Nie no, ale Wladimir, zwróć uwagę, że samo strzelanie nie jest problemem. Tutaj bardziej chodzi o to, czemu ja mam snajperkę. Bardziej problemem jest to, że ja nie potrafię podobać temu budowaniu. Na tle wsi. Oczywiście, kurwa, teraz 20 typa nagle. Ten typek strzelał sam. Nagle do niego podszedłem, to strzelał do mnie 3 typa. Zaraza. Wladimir, to zdrajcy i tyle.
Wiesz, o tym chodzi też o to, że ja nie chcę się jakby ukrywać, tylko chcę walczyć. Co jest w ogóle? Ukończ 55 wyzwań tygodnia. Rodnimir, pograłbyś Fortnite'a, pograli razem. Jak chcesz grać, ostrożnie od obok kolegów z drużyny, trzymaj się z dala od wrogów. Mowę wzgórza, też tutaj się mogę napitalać. Tak za achievement mówił. Może go zrobimy już? Ja, ale Vladimir, ta gra wcale nie jest taka zła. No, dokładnie. Nie, słuchaj, też po niej cisnąłem, ale wystarczyło mi ile? 2 godzinki 40 minut, żeby stwierdzić, że ta gra w sumie jest dobra. Znaczy no, dokładnie tak uważam. Twoje ciało są nic innego. Nie, po prostu jest desynchronizacja między mną a ciałem. Czy mózgiem a ciałem. Kurwa, tam jest jakiś typ. Najlepsze jest to, że ktoś miał zbroję. I że muszę zadać obrażenia z karabinu snajperskiego. Nie no, ale tak serio to na swój sposób jest nawet takie, wiesz... Wielkość mapy mnie denerwuje. Widzę ten traktor. Idziemy po niego. Co to nie było? Kurwa, to gdzie? Arkanie chętnie. Słyszałem, że to najlepszy gothic. Teraz muszę z tej broni kogoś trafić i będę spełniony. Nawet, Arkanie to nawet średnia gra, ja pierdolę. Jak on zeskoczyć się zabić? No jak? Początek.
To był czas, jak się ciężko piraciło. I działał tylko pierwszy rozdział, jakby. Widzę go. No kurwa, daj się raz trafić. Ja pierdolę. Jaki? Który odgłos? Jakie słowo? Aha, ten odgłos. Przyjąłeś jakiś motor. A na górze powinny być te pojazdy, nie? Chyba. Jak nie można z tego zrobić najlepszy moment? Ta, to ucz. Czy tam jest apteczka chyba? Jak przeżyje, czy nie? Zrób klip, Bradmir, błagam. Ja sam siebie potrąciłem kulą, kiedy chciałem wyjść i się uleczyć. Zrób klip. Po prostu zrób klip. Co za rażąca niekompetencja z mojej strony.
Co robi Master G? Co na wieści śmierci. Teraz sobie to obejrzę. Był tak głupie. Tak głupie jak Wladimir. Kappa. Co za światło? Tak patrzę, że jest jakaś bomba, znaczy granat na tym moim tym. Tak myślę, nie, to przecież to mnie nie zabije, nie? Myliłem się. Zobaczmy to gówno, znaczy klip. Jak przeżyję, czy nie? Zrób klip, Wladimir, błagam. Moja twarz była bezcenna. Dokładnie, Wladimir. Jaki timing. Już wiesz, czemu jesteś moderatorem. O je. Jary, jary, dozy. Wladimir, zacznij mi w myślach. To teraz klip z tego, jak udało nam się zrobić tą synchronizację. Co jest? Gra miała fokus, ale nie ma fokusu. Ale tutaj pisało, że znajdź głowę w dżungli. To jest dżungla. To jest dżunglą? To jest dżunglą? Można pustynię z dżungla. Już raz tu ich może zaczynać w myślach perkorna. No a jak?
Jaki skuter by się przydał? Ciekawe, gdzie są te jabłka. Co mi quest kazał zrobić. Wygląda, jakby się zapaliła góra pod tym. Czy ziemia właściwie. I teraz zaginął się Sherlock. Koszulki, ubrania można kupić tutaj. Dobrze. To Radimir wygrał tym razem. Kappa. Czemu meteoryt daje mi metal? Może o czymś nie wiem. Właśnie od niej powiedz mi, masz coś takiego w Apexie? O kurwa! Tego się nie spodziewał chyba, nie? Oczywiście. Kurwa, najpierw chcę budować, później chcę zmienić na broń. Moja postać zrebutuje, zmieniłem na broń, zmieniłem na budowanie od razu. Zaraza. Tylko ich po autograf, jak to. No a jak, Władimir? No mówię, że ta gra nie współpracuje z takimi staruszkami jak ja.
Myślę, że coś... Nie kurzaj mi, Radnir. Ty tobie znajdź. W każdej chwili mogę to wyłączyć, ale nie chcę. Zbyt szybko. Po prostu żadna ci nie chce. Same strzelby i pistolet. O kurwa! Mam stopy zamrożone. I skąd miałem wiedzieć, że tak to działa? Jak czat nie działa? To zaraz się naprawi sam. Aha, ktoś przebiegł, ale... W budynku obok, dlatego tego nie znalazłem. Mózg jak podczas zbierania grzybów. Kur... Wladimir, gadaj, czemu nikt nie chce ze mną grać duo w tą grę, albo w party. Bo jestem do dupy.
Macie dwa punkty za bilet na każdy mecz? Wladimir, przecież mówiłeś, że masz komputer. Kłamco. Nie. Wolę jednak normalny mecz. Mam nadzieję, że nie odjęło mi dwóch punktów. Rozegrane mecze jeden. To też masz. A propos, obliczyłem, jaki trzeba wbić poziom, żeby nie musieć grać dalej, żeby ci starczyło na kolejny karnet bojowy. 59. I wtedy masz znowu 1000 V-dolców, które możesz wydać na karnet bojowy. Co podobno wychodzi około 2 tygodnie grania. Radnir, możesz to zainstalować na kompie. Taty i pupk. Właśnie, Radomir, zasugeruj, jaką jeszcze serię nagrywać Gothica Lul. Właśnie, Assassin's Creed. Oczywiście tylko z polskimi dubbingami. No wiem, że ma. A że moi widzowie nie ogarniają angielskiego, tak naprawdę to nie, ale po prostu, żeby wszyscy byli na równym poziomie, to nie powinienem, wiesz, nagle ściągać angielskiej wersji czy coś tam się bawić, tylko grać na tej polskiej, która jest tylko polska z dubbingiem i napisami. Ale dubbing nie był zły. Chyba. AB na koszmarze? Jakie AB? Chyba C. Jakie alternatywy? Nie kojarzę.
No, czemu strzelają obydwoje we mnie? Pierdol. To niego jest robiony jeszcze, to ja nie kojarzę alternatywnego planu, kojarzę tylko Gothic Returning. Zdech. Dokładnie. Dobra, zróbmy tak, dojdę do 11 poziomu. Ale potem się zobaczy. Czy zmieniamy gierkę, czy coś tam. Albo grywamy do 59 poziomu. W ogóle, Wadim, zwróciłeś uwagę, że koleś moja postać nabija wtedy, kiedy ja? Baby. Ciekawie to wygląda. Czarna magia. Ale wiesz, najlepsze jest to, że mikrofon jest wyłączony w grze. Jest press to talk. Czy koleś ma dildo? A nie, to balony. Tak, gotyka pierwszego. Kappa. Ale ostatnio instalowałem gotyka. To słuchaj, Wladimir, zrobimy tak. Będzie gotyk, ale ogarniesz mi, w jaki sposób można go alt-tapować, bo wiesz, że on zawsze miał problemy z tym, nie? Bo jeżeli mam streamować, to muszę... Znaczy, starałem się nie przeskakiwać na przeglądarkę, ale jednak nagle... Znaczy, przeglądarkę na OBS, ale może się okazać, że nie, coś się przytnie na przykład i będzie trzeba, nie? Więc jakbyś ogarnął jakiś sposób na alt-tapowanie. Wiem, że coś tam jest, tylko jakoś nie zagłębiałem się w to. Więc mówię, ogarniesz, jak alt-tapować grę, żeby jej, wiesz, nie wyjebało, czy żeby nie wróciła sama nagle do no, pewnego... No, do gry z powrotem, nie? To po prostu mogę ograć. To był granat? Myślałem, że to jest ten, ta wyrzutnia. Nie Spidermana, ale że ci tak do góry podrzuca. Znaczy, kurwa, no taki pseudo-hack jakby. Dildo w krzesło dzieci. No się zdziwił. Taganronpa jest. Zaraz, przesiłam je w 11. Aha, ale nie w tego sezonu. Bo to jest za wyzwania. Aha. A co to jest w ogóle? Jaki podium? Wyląduj na podium.
Odnieść na wyspie punkty wysunięte najbardziej na północ, południe, wschód i zachód. Zadaję obrażenia przeciwnikom z pirackiej armaty. Szukaj skrzynie w różnych nazwanych lokacjach w innym meczu. Mieczku. Tak. O Jezu. Zaraza. No właśnie o to mi chodzi, nie? Żeby móc alt-tabować. Wiesz, ja nigdy nie przeszedłem różnych tajemnic? Więc to będą dla mnie mroczne tajemnice. To głupi, wiem. To jest wysunięte najbardziej na południe, na zachód. Czyli mam szukać jakichś znaków, okej. Ja tylko szczęście mi chyba zabijam. Ty właśnie, ja może zająłem pierwsze miejsce, bo miałem szczęście początkującego. A teraz minęło i idzie mi jak idzie. Czy zajebiście. Ale nie bawiłeś się z jakimiś tam modami czy czymś? Znaczy modami? Nie pobierałeś jakichś fixów?
A to jest nade mną. Muszę z granatnika kogoś trafić. To mi się jakieś jedno z osiągnięć nabije. Mam czego chciałem, ale się zmienił wygląd w ciągu sekundy. Zjeżdżamy stąd. Jedziemy do... nie, filmowy wzgórz. Nope. Zjeżdżamy stąd. Znaczy, jednak mogę grać w Kotika i jednocześnie oglądać. No, tak będzie, tylko chciałem, nie wiem, no, wbić kolejny poziom karty. Znaczy, nie wiem, no, trafić kogoś z tego granatnika. O. Ale super cel, to wyznaczyłem. Myślałem, że kogoś widzę, ale nie. Co to jest? O kurwo! Brawo ja! Myślałem, że powiesz prawo ty, Radmir. Ty, kolesia strefa zabiła. Ostatni strzał do tego, granatnika. Mam zero.
To niebiesko-żółte coś mnie ciekawi. Nie powiem ci, że ta wypasiona wyrwa, ta nazwa, nie? To wypasione miejsce jest. To jest chyba skuter. Zjeżdżamy stąd ziołą. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, że po prawej stronie pokazuje, ile masz nitra. Patrzyłem wcześniej tylko na silnik, to zmienia ten obraz. Jockey Calculated to było. Aha, widzę typa. Ty, mam głupi pomysł. Ja miał być. Ja chciałem, że ta wieżyczka sama strzela tak, by the way. Ja tak myślałem, że ją rozstawię i możesz sobie iść, a tu nieperkornie jakiś drugi ziomek, żeby ci robił tarczę czy coś. No. Dziękuję każdemu, kto był. Tak, na razie widzimy się dopiero na kolejnym streamie.